Jakub Lorber, 3 dni w świątyni jerozolimskiej. Końcowe słowa Jakuba Lorbera, rozdział 33. O Panie, pozwól, że ja, nędzny grzesznik, składam Ci moje gorące podziękowanie za tak wspaniałe, najwyższe i dotychczas niespotykane objawienie, którego nie jestem godzien ani ja, ani cały świat. Skoro Ty, o Panie, wyświadczyłeś nam tym objawieniem tak niezwykłą i niezasłużoną łaskę, to spraw, aby to objawienie stanowiło również błogosławieństwo dla nas wszystkich, którzy wierzymy w Ciebie całą duszą i kochamy Cię całym sercem. Wybacz nam zarazem wszystkie nasze tak liczne niedoskonałości. Wzmocnij naszą miłość do Ciebie i do naszych biednych braci. Spraw, abyśmy przy każdej sposobności przez Twoje najświętsze imię pokrzepiali serca przygnębionych i umęczonych braci. O Panie, przez Twoją miłość wspomnij także na Twojego pokornego sługę na ziemi i zechciej przyjąć moje najgorętsze podziękowanie za wszystkie dobrodziejstwa, na które nie zasłużyłem, za dobrodziejstwa, którymi mnie zawsze tak hojnie obsypywałeś. Spraw, aby z kolei moje błogosławieństwo, które przekazuję licznym ubogim, potrzebującym i uciśnionym, jak i wszystkim Twoim prawdziwym przyjaciołom i moim dobroczyńcom, było skuteczne przez Twoje imię i w połączeniu z Twoim błogosławieństwem. Tobie wszelka chwała i cała nasza miłość przez wieczne czasy. Niech się stanie tylko Twoja święta wola. W najgłębszej skrusze Twój sługa, najmniej godny Twojej łaski. O ile nasz kanał przedstawia dla Ciebie wartość, to pamiętaj proszę o subskrypcji, łapce w górę, dzwoneczku, komentarzu, którym wystarczy uśmiech. To dla Ciebie niewiele, a pomoże nam w zwiększeniu zasięgów. Jeśli zechcesz bardziej się dołożyć do rozwoju kanału, to wystarczy polecać go znajomym. W ten sposób staniesz się współtwórcą.